uczy w ten sposób. O królowej dzisiaj, o królowej. Miłości i służby. Kanie Galilejskiej nie pozostała przecież obojętna na napotkany wiele. Nie odwróciła się od innych, zamykając w swoim wybraniu i szczęściu. Przeciwnie, jej miłość sprawiła, że jest dla nich, dla nas. Niech zatem ona, nasza Pani i Królowa, Najświętsza Maria Panna Częstochowska, czyni nas wszystkich wrażliwymi i otwartymi w duchu tej wolności, ku której wyswobodził nas Chrystus. Amen. W ramach katechezy wysłuchaliśmy homilii księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka, prymasa Polski, wygłoszonej w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 26 sierpnia na Jasnej Górze. Jasnogórska można Artemidzie Efeskiej. Dzisiaj, proszę Państwa, audycja o Dianie Efeskiej. Kobiety. Kult kobiety. To jest kult kobiety, proszę Państwa. Prowadź matko swoje dzieci. Radia Maria. Czas na audycję z cyklu Czytać, aby być mądrym. Na antenie Radia Maria rozpoczynamy czas audycji Czytać, aby być mądrym. To audycja, która ma na celu też właśnie w nawiązaniu do tej audycji sprzed chwili, kiedy mówiliśmy z naszymi najmłodszymi o książkach, o tym, czy czytamy, czy rodzice czytają naszym najmłodszym, właśnie. Czy zaszczepiają w nich właśnie te pasje, pasje do czytelnictwa, do książek, bo wiemy, jak jest to ważne, jak to rozwija wszechstronnie człowieka, a myślę, że o tym najlepiej mogłoby powiedzieć pani Małgorzata Nawrocka, autorka wielu popularnych książek właśnie dla dzieci, dla młodzieży, i panią Małgorzatę serdecznie witamy, pozdrawiamy na antenie Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Pani Małgorzato, pani już ma
w swoim dorobku wiele właśnie książek dedykowanych dla naszych najmłodszych. I dzisiaj chyba też o takiej porozmawiamy, prawda? Tak, owszem, o takiej, ale też w tle będzie rodzic, ponieważ książka, którą dzisiaj postanowiliśmy się wspólnie przez chwilkę zająć, to jest książka z pewnej serii poradników, które napisałam, i ta konkretnie nosi tytuł To dziecko czyta, z wielkim znakiem zapytania, poradnik jak obudzić pasję czytania. Czyli jest to książka zarówno dedykowana dzieciom, jak i ich rodzicom, zatroskanym o to, żeby biblioteczki domowe się nie kurzyły, żeby biblioteki osiedlowe tętniły życiem, żeby dzieci biegały tam chętnie. No i też czytać, nauczyciela chyba przed 1 września. Biblii proszę nie czytać, audycje, tylko proszę czytać książki, które napisali ludzie, bo ludzie są ważniejsi od Boga. Jachwę nie ma, Jachwę wyrzucimy z Biblii, bo tu trzeba po prostu czytać. Pani Małgorzato, zatem przedstawmy tę książkę, ten poradnik dokładnie rzecz ujmując, prawda? Co rodzic odnajdzie w nim, w tym poradniku, czemu on ma służyć? Tak, bardzo chętnie o tym słowo opowiem, ponieważ przyznam szczerze, jest to jedna z książek, którą biorę do ręki zawsze z przyjemnością. Po pierwsze dlatego, że jest napisana krótkimi rozdziałami, dość żartobliwymi. Czyli chodziło mi o uzyskanie takiej lekkiej formy, która ściągnęłaby uwagę zarówno młodego czytelnika, jak i osoby dorosłej, ponieważ promocja czytelnictwa w Polsce niektórym, zwłaszcza nieczytającym pasjami, kojarzy się z jakąś trudną dydaktyką, z odkurzaniem starych regałów, raczej. Wciskaniem. Tyle czytała baba, że nawet nie umiała akcentu postawić. Różne są statystyki, ale niestety można powiedzieć nawet, że dochodzimy do niemal 50% abnegacji takiej czytelniczej, czyli prawie 50% Polaków, prawie, no i jeszcze nie przekroczyliśmy tej bariery, mam nadzieję, że się to nigdy nie stanie, deklaruje się entuzjastycznie, że nie miało w zeszłym roku książki w ręce, żadnej. Więc chodzi nam właśnie o to, żeby w sposób lekki, żartobliwy, kompetentny zachęcić rodziców do wykonania bardzo konkretnej, porządnej pracy. Bo chciałabym, i w tej książce ta teza też jest postawiona, powiedzieć Państwu wprost, że mit, jakoby media wizualne wygrały już wojnę z drukiem, jest zupełnie nieprawdziwy. Skąd ten entuzjazm? Nie dlatego, że ja chciałabym, taki życzeniowy entuzjazm, chciałabym, żeby tak było, ale musimy sobie zdać sprawę, że nasi sąsiedzi, Niemcy, Szwedzi, Ukraińcy, Czesi, nie krytykuj, nie oceniaj, nie porównuj, co Szwedzi. Są kraje w Europie, gdzie ten procent czytelnictwa jest o wiele wyższy niż u nas. Ale Biblię czytają, a ty co będziesz tutaj czytała? Ta wiadomość, nieco tylko smutna, że my jeszcze nie jesteśmy że na jeszcze to, smutna, ale że jeszcze nie romaniaka. A Biblia gdzie jest? Świecie, jako osoba, czemu nie powiesz, że na zachodzie Biblię czytają ludzie? Gospodarce, osoba sukcesu, osoba sukcesu, piękna kobieta, paznokcie wymalowane, Madonna, osoba sukcesu. Przecież narzekałaś, że Madonna w Dzień Zielonych Świątek przyleciała do Polski, aby wystąpić na Stadionie Narodowym. Byłym dziesięcioletni. Żyją w nieprawdziwym przekonaniu, że wprowadzenie do domu komputera i innych gadżetów elektronicznych, zwłaszcza mediów obrazu wszelkich, multimediów, równa się od razu przegranie wojny o książkę, że to tak być nie może. Nie ma wojny. Z badań różnych psychologicznych i medioznawczych. Te badania twoje medioznawcze. Sama manipulujesz, drugie przekazanie wyrzuciłaś, że aż dziesiąte spadło ze właściwego twojego miejsca. Pasję czytania i